Szczerze powiedziawszy, to nie pamiętam dokładnie, natomiast wydaje mi się, że to była wizyta na filmie Powrót do przyszłości. W którym roku to było, nie mam zielonego pojęcia. Prawdopodobnie gdzieś w pierwszej połowie lat 90. Szczerze powiedziawszy, to nie pamiętam nawet, jak które to było kino, natomiast pamiętam, mam takie wspomnienie, że przynajmniej miałem wybrać się na film Powrót do przyszłości. Także, no, jakby, szczerze powiedziawszy, nigdy się nad tym jakoś bardzo nie zastanawiałem. Jestem raczej taką osobą, która filmy zawsze ogląda w telewizji. To znaczy, że ja oczywiście chodzę do kina i chodziłem do kina, natomiast moje wspomnienia takie z pierwszymi filmami oglądanymi gdziekolwiek, to jest raczej telewizja, a nie kino. Jejku, no. To zabawne pytanie. No dobrze, no to teraz zastanawiam się, jakie słowa mi się kojarzą z Łodzią. No nie wiem, no. Życie prawdopodobnie takie codzienne. Pewno byłoby to też takie słowo jak studiowanie. Pewno byłoby też takie słowo jak tramwaje i ulice, więc mamy dwa nawet, tramwaje oraz ulice, ponieważ i rower, seriale, o rany. No dobrze. To prawdopodobnie byłby taki serial. Nie pamiętam, jaki on ma polski tytuł, ponieważ oglądałem go w wersji francuskiej. Rycerze Zodiaku, Chevalier Zodiak. To jest taki japoński serial, który ja oglądałem w wersji. Japoński serial, który oglądałem w wersji francuskiej. Oraz. Jak się ten serial nazywał? Kapitan Hawk, tak, także japoński serial animowany o piłkarzach. To by były te dwa seriale i trzeci serial, no to może poprzestańmy na tych dwóch, bo trzeciego tytułu nie jestem sobie w stanie przypomnieć. Na planie filmowym film by był, na planie zdjęciowym film by był. Na planie chciałbym być kiedyś oświetlaczem. Wydaje mi się, że to jest ciekawa rzecz na planie zdjęciowym. Natomiast wydaje mi się, że jeden z takich największych wyzwań serialowych to jest serial komediowy. Krótki, w takim formacie około 20-minutowym. Niekoniecznie sitcom. Mam raczej na myśli takie seriale jak Modern Family, Parks and Recreation czy Rockefeller Plaza. Tak, także chciałbym kiedyś, jeżeli chciałbym być kiedyś współtwórcą jakiegoś serialu, to byłby to serial komediowy właśnie. Jednym zdaniem. Okej. Krytyka filmowa to a mnie taka praktyka wypracowywania platformy komunikacji pomiędzy twórcami, twórczyniami a widzami.